dwa wyzwania największe, jakie stanęły mi na drodze, gdy pomagałam zakładać kluby Gorzów Toastmasters czy Rose Masters, to przede wszystkim ilość i jakość. Ilość nowych członków, bo trzeba zdobyć ich aż 20, oraz utrzymanie jakości na spotkaniach. Aby zapewnić odpowiednią ilość członków dla nowego klubu, należy zapraszać gości. I tutaj pomocny może być projekt 1 plus 1. Przychodź zawsze z gościem na spotkanie. Ale kto na tym spotkaniu wystąpi? I tutaj mogą pomóc zaawansowani członkowie z innych klubów, którzy będą tworzyć agendę, gdyż oni mają się już czym pochwalić i mogą zaprezentować wspaniałe umiejętności na scenie. Utrzymanie jakości w klubie to ogromne wyzwanie. Tutaj pomocny może być mentoring. Mentoring spoza klubu. Mentoring członków najbardziej zaangażowanych, którzy korzystając z mentorów z innych klubów, potem staną się naturalnie mentorami dla nowych członków w nowo tworzonym klubie. Oraz mentoring zarządu, aby osoby, które mają już doświadczenie w pełnieniu funkcji, dzielili się wiedzą z członkami zarządu klubu Perspective. To gwarantuje wspaniałą jakość i dzielenie się wiedzą. Co mi osobiście dało zakładanie nowych klubów? Niesamowita przygoda, ogromna radość i fascynacja w poznawaniu tak ciekawych osób, bo w Toastmasters nie ma ludzi przypadkowych. Ja dzięki zakładaniu nowych klubów zwiedziłam Polskę. Dziś mam gdzie nocować. Od Gorzowa aż po Olsztyn. Dziękuję.